Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie W służbie Bogu i Ojczyźnie moim gościem jest pani Barbara Gancarczyk. Witam serdecznie panią. Pani Barbara jest harcerką, tak? Tak, Batalionu Wigry. Wigry, pseudonim Pająk. Witam panią serdecznie. No, pierwsze moje pytanie do tak bohaterskiej postaci, jaką pani niewątpliwie jest. Zapytamy, skąd takie bohaterstwo, pewnie też na pewno, może parę słów o pani rodzinie. Skąd pani pochodzi? Pani jest rodowitą warszawianką, Tak. tak? A może parę słów o pani rodzicach? Dobrze. Więc przede wszystkim ja jestem jedną z właściwie osób mojego pokolenia, które urodziło się, no nie jedną, bo to już się pomyliłam. Jestem osobą z mojego pokolenia, które w większości urodziło się jeszcze w wolnej Polsce. Niesamowite. Moi rodzice pamiętają czasy, kiedy w szkołach nie wolno było mówić po polsku. Moi dziadkowie, niektórzy nasi dziadkowie, niektórzy nasi pradziadkowie walczyli jeszcze w powstaniu styczniowym. No więc, o już tu mi zabrakło. Więc natomiast nasi ojcowie brali udział na przykład niektórzy też w walkach legionów Piłsudskiego. Mój ojciec jako ochotnik zgłosił się do wojska w czasie wojny bolszewickiej i Na w ochotnika. 20 na ochotnika, tak, i właśnie w tej wojnie brał udział. To więc dla tych osób wolność ojczyzny była wyjątkowo sprawą ważną. No i dużo od nich korzystaliśmy, prawda, w rozmowach z nimi, z naszymi rodzicami. No, Czyli patriotyzm pani z domu i wyniosła. właśnie starali się również, aby o nasze wychowanie patriotyczne, zresztą takie wychowanie patriotyczne otrzymywaliśmy nie tylko w domu, ale i w szkole. To były obchodzone bardzo uroczyście święta narodowe, tak jak 3 maj, na przykład 11 listopada. W szkołach to były organizowane na przykład akademie, też różne uroczystości. No, poza tym uczono nas miłości rodzinnego kraju, miłości jego historii, miłości jego przyrody, prawda, kultury, zabytków. Pokazywano nam miejsca związane z historią kraju, więc mieliśmy dużo takich wiadomości o historii, o naszego kraju. Więc co tam jeszcze? Niesamowite, czyli można powiedzieć, że od młodych lat pani wychowana była w duchu patriotyzmu, tak? Tak, Żeby no tutaj właśnie, zarówno w domu i w i w szkole, szkole. i w szkole. Wspaniale. Tak. To. A ile pani miała lat, jak kiedy zaczęła się wojna? Więc wojna zaczęła się, jak miała, wojna zaczęła się 1 września 1939 roku. Miała wtedy lat 16, więc byłam już taką osobą świadomą, prawda? No, miałam za sobą 6 lat szkoły podstawowej, 4 lata liceum. I do osiągnięcia matury brakowało mi jeszcze 2 lat. Pani pochodzi z Warszawy, jest pani rodowitą warszawianką na Tak, Saskiej Kępie, tak? Pani więc mieszkała. moje dzieciństwo, moje pierwsze lata młodości były bardzo szczęśliwe. Mieszkałam od 28 roku razem z rodzicami w takim domu rodzinnym wybudowanym przez mojego dziadka dla czworga swoich dzieci na Saskiej Kępie. Więc to było szczęśliwe dzieciństwo. Przede wszystkim wychowywałam się wśród dzieci.
Wdowiec było wesoło, było radośnie, a Saska, to Saska Kępa była wtedy jeszcze zupełnie prawie niezabudowana i mieszkało się jak na wsi, bo od tej ulicy, gdzie mieszkałam, Elsterskiej, poprzez tam Francusko, Francuska nie istniała, w ogóle ulice na Saskiej Kępie nie istniały, ale od naszego domu aż do wału Miedzeszyńskiego rozciągały się sady owocowe. Bardziej na południe to były jakieś łąki ze starymi dębami, a jeszcze dawniej nawet pamiętam tereny zasiane zbożem, więc tak to wyglądało. Taki krajobraz tak był. Jak na wsi, więc tak, piękny krajobraz. To szczęśliwe nasze, moje dzieciństwo i te pierwsze lata młodości niestety się skończyły z chwilą wybuchu wojny 1 września. Już na początku wojny, 10 września, dom nasz został zbombardowany, czyli cała rodzina wszystko straciła. Zostaliśmy no właśnie nędzarzami. No ale przyznam się, że nikt się tym tak specjalnie nie przejmował, dlatego że nikt z naszej rodziny nie zginął. Nie zginął, to też cud. Tak, tak. No nie będę szczegółów odpowiadać, ale po prostu w danym momencie nikt z naszej rodziny w tym domu nie przebywał. Bo zaczęły się bombardowania tutaj Alei Waszyngtona, myśmy tu blisko Alei Waszyngtona mieszkali i kiedy spadły bomby na garaż sąsiedniego naszego sąsiada, to nasz ojciec poradził, aby jednak wyjść z tego domu, bo tutaj bombardowano tak tą Aleję Waszyngtona, którą uciekali ludzie na grochu, uciekało wojsko, wycofywało się. To było straszne bombardowanie, no więc poradził, żeby się wyprowadzić gdzieś dalej i uciekliśmy do znajomych tam może kilometr dalej od tego miejsca, dlatego wszyscy ocaleli. I jakoś nie przeżywaliśmy straty tego naszego domu, no ale nasze bytowanie w czasie wojny na skutek tego było niełatwe, bo człowiek nie miał ani stołka, ani łóżka, ani pościeli, ani ubrania, nic. No ale jakoś tam trzeba było sobie radzić. Oblężenie po tym bombardowaniu przenieśliśmy się do Śródmieścia i całe oblężenie Warszawy, które trwało do końca września, przeżyliśmy w Śródmieściu, w Skarbcu Banku Rolnego. Mój ojciec pracował w Banku Rolnym przed wojną. No, była nadzieja, że jak skarbiec, to musi mieć bezpieczne, mocne fundamenty, ściany i mocne stropy. No i tak się zresztą złożyło, że ten bank nie był bombardowany. On istnieje zresztą do dzisiaj, prawda? Więc potem po miesiącu, no, Warszawa była bombardowana przez wrzesień, ale także cały szereg domów było zburzonych, ale był taki jeden straszny dzień, 25 wrzesień, kiedy Niemcy zrobili nalot dywanowy. Od świtu do nocy było ustawiczne bombardowanie miasta. Wtedy no, wiele, wiele ulic przestało istnieć jak Nowy Świat. Na przykład ulica Świętokrzyska, tych ulic nie było i innych. Bardzo dużo ludzi w czasie tego dnia zginęło. No i komenda postanowiła skapitulować wtedy. Komenda Główna Armii komenda, Krajowej. To nie Armii Krajowej, bo to był 39 rok, prawda? Więc no Polacy po miesiącu i tak ciężkich walk i takich, prawda, do bohaterskich walk, można powiedzieć, skapitulowali. No i wtedy, prawda, no, można było wyjść z tych piwnic, z tych nor na ulicę i gdzieś tam się no, zagospodarowywać. Więc myśmy wrócili na Saską Kępę, rodzina znalazła jakieś małe mieszkanko i tam w tym mieszkanku pustym jakoś żeśmy zaczęli się po roku urządzać. No ale mówię, te
ten okres nie był łatwy. Teraz szkoły, no październik. Październik, właśnie szkoły nasze to zaczynały się 1 września zawsze. Jeszcze przed samą wojną była wiadomość, że szkoły nie zaczną się 1 września, bo wiadomo było, że, idzie wojna. Że będzie wojna. Przyznam się, że niektórzy z nas nawet się trochę ucieszyli, że będą przedłużone wakacje, prawda? No ale to okazało się wszystko złudne. Więc Niemcy zezwolili w październiku na otworzenie szkół tylko podstawowych, 6-letnich tych, bo uważali, że wystarczy, że Polak będzie umiał czytać i pisać. I były potrzebni ludzie do prac fizycznych. Natomiast szkoły średnie, szkoły wyższe były zamknięte, były nieczynne. No ale dzięki naszym nauczycielom szkolnym, dzięki nauczycielom akademickim, normalna nauka w szkołach średnich, jak i w szkołach wyższych się jednak odbywała. Więc Niemcy zezwolili na otworzenie szkół zawodowych, prawda? Tak, dla dziewcząt to były krawieckie jakieś szkoły, jakieś gospodarstwa domowego. Myśmy nazywali te szkoły szkoła gotowania na gazie, tak żeśmy nazywali. To dla chłopców to były jakieś budowlanki na poziomie do technikum, jakieś rzemieślnicze szkoły i tak dalej. No i w tych właśnie zawodowych szkołach, te zawodowe szkoły były umieszczane w budynkach szkół przedwojennych, niektóre. Na przykład u Nazaretanek była szkoła krawiecka i tam prócz tych zajęć krawieckich, bo tam były i maszyny do szycia, prawda, i różne takie przybory potrzebne do szycia, prowadzone były, tak jak i w innych szkołach, normalne lekcje na poziomie szkoły średniej, prowadzone przez naszych przedwojennych nauczycieli, więc i polski, i historia, i matematyka, i fizyka. To wszystkie te przedmioty, jakie obowiązywały przed wojną. I więc to w tych szkołach, które zostały na przykład spalone, zburzone, nie miały już swoich siedzib, że tak powiem, albo w tych szkołach, które zostały zajęte przez niemieckie oddziały, niemieckie wojsko, to były prowadzone lekcje na kompletach. To znaczy zgłaszały się te dziewczynki bo to przed wojną nie było szkół koedukacyjnych, tylko żeńskie i męskie. I to zostało utrzymane również w czasie okupacji. Tak. Więc dzielono nas na takie grupy, zwykle 5-osobowe, i prowadzone były lekcje w mieszkaniach prywatnych, raz u jednej koleżanki, potem u drugiej koleżanki. Te adresy były ze względów bezpieczeństwa zmieniane. No, żeby się nie rzucało w oczy, że prawda, ktoś tam się zbiera. No i też na te lekcje przychodzili nasi nauczyciele. No, przyznam się, że nauczyciele nasi, tak jak i profesorowie akademicy, byli niesłychanie ofiarni i oddani tej młodzieży no, całym sercem. Więc na przykład ci nauczyciele mieli tych kompletów na mieście przecież sporo. I tak biegali z jednego końca miasta na drugi koniec, prawda, nigdy się nie spóźniali. Tak, z takim właśnie poświęceniem. I te lekcje były prowadzone bardzo, prawda, jakoś no, ciekawie. Myśmy nie korzystali właściwie z książek. To tam jakieś podręczniki niektórym się prawda, zachowały, ale właściwie korzystaliśmy z wykładów naszych nauczycieli na lekcjach. I przyznam się, że do tej nauki na oku żeśmy się garnęli. na złość okupantowi bardzo jakoś przykładali. No więc ja maturę zdawałam
1941 roku w takiej szkole, która oficjalnie miała zezwolenie, prawda, taka szkoła jakaś była podstawowa, pamiętam, na Bagateli. Tam nas usadowiono gdzieś na jakimś zapleczy, bo front był zajęty przez te klasy dla uczniów tych ze szkoły podstawowej, a my tam gdzieś na zapleczu żeśmy tą maturę zdawali, prawda? No, był piśmienny z języka polskiego. Ja tam nie byłam nigdy dobra z tego polskiego, znaczy wypracowania przy. Zawsze przysparzały mi jakiś problem. Byłam bardzo dobrą matematyczną, ale te wypracowania z polskiego zawsze przysparzały mi trudności. A tu dostałam taki podchodzący temat: Warszawa w oczach Bolesława Prusa. No to, ponieważ ja się zawsze interesowałam Warszawą i znałam jej historię, no i Prusa też czytałam, prawda? Więc nawet dobry stopień uzyskałam, tak? Właśnie. No potem była, prawda, egzamin pisemny z matematyki, potem były jakieś ustne egzaminy. Myśmy do ręki żadnego zaświadczenia o zdaniu matury nie dostali, ale te dokumenty były archiwizowane i po wojnie były odtwarzane, to znaczy dostawaliśmy taki dokument, że prawda, tego i tego roku, tego i tego dnia zdałyśmy maturę, prawda, no nie było tam żadnych stopni, ale ten dokument upoważniał nas do wstąpienia już na wyższe studia. Więc tak wyglądała nasza szkoła, nauka szkoły średniej. Natomiast potem chciałyśmy się dostać na uczelnię, na Wydział Architektury. No, oczywiście Wydział Architektury nie istniał, ale na terenie Wydziału Architektury, bo to jest budynek Rób Koszykowej Lwowskiej, ten budynek ocalał i tam były prowadzone jakieś tam kursy budowlane, a poza tym były też prowadzone kursy, to się nazywało rysunku technicznego Jagodzińskiego. Ta nauka odbywała się w szkole też jakiejś podstawowej, chyba na Śniadeckich, już nie pamiętam. I do południa były zajęcia tych właśnie młodych ludzi ze szkoły tej powszechnej, a myśmy przychodzili na zajęcia po południu, do późnego, do godziny chyba 18. I ta szkoła, kursy rysunku technicznego, miała tam parę wydziału swoich, to był wydział jakiś budowlany, jakiś mechaniczny, jakiś elektrotechniczny, dokładnie nie znam szczegółów, ale w tej szkole, na tych kursach wykładali profesorowie wyższych uczelni, Politechniki Warszawskiej. Czyli poziom bardzo wysoki. No więc był wysoki poziom. No pamiętam na przykład pierwszy rok Wydziału Architektury, no to była matematyka, rysunek odręczny, matematyka prowadzona przez profesora Pogorzelskiego, znanego matematyka i jego tam asystenta, prawda. Był rysunek odręczny prowadzony przez profesora Kamińskiego, który wykładał na Wydziale Architektury przed wojną. To był rysunek tam pierwszy, to było rysowanie na takich głów gipsowych. Pamiętam Jagiellończyk, to różne takie, prawda, te głowy. Był rysunek drugi, to były meble, był rysunek trzeci, to był akt. Rysunek pierwszy był wykładany u Jagodzińskiego, natomiast drugi i trzeci to już na kompletach. Tak samo niektóre wykłady, jak historia sztuki starożytnej, historia architektury średniowiecznej, nowożytnej, no to też nie mogły być u tego Jagodzińskiego wykładane. To były wykładane konspiracyjnie. Myśmy uzyskali takie sale w gmachu Wydziału Architektury,
ale nie w tej części, gdzie istniała oficjalna szkoła budowlana, tylko na zapleczu. Były tam kilka sal zakładów architektury polskiej, które się nie łączyły z tą częścią, prawda, od frontu. I myśmy wchodzili tam od podwórza, od Lwowskiem, zupełnie innym wejściem, gdzie czatował zawsze ten woźny jeszcze przedwojenny pan Miraszka, to zdał nas, prawda, no i w razie czego, bo czasami Niemcy tam bywali po coś tam, prawda, no to on już był jako ostrzegał, prawda, że jest niebezpiecznie, gdzieś tam potrafił nas wyprowadzić, czy do piwnicy, czy no wszystko jedno, w każdym razie było to wszystko robione pod kontrolą i te wykłady, to była też architektura polska, architektura sztuki starożytnej. Mieliśmy tam wykłady, był epidiaskop i przezrocza, no bo wykładać historię sztuki bez ilustracji to było niemożliwe. Więc wyświetlano nam, prawda, profesor wyświetlał nam slajdy. Czyli mieliśmy, no, poziom był też taki jak przed wojną. Profesor Lalewicz był niesłychanie też ofiarny, on był już starszym człowiekiem, miał powyżej 70 lat. No, pamiętam, że tam warunki, no, nie były tam najlepsze zimą, to były pomieszczenia nieogrzewane, więc myśmy wszyscy siedzieli w zimowych okryciach, profesor Lalewicz w takiej szubie z kołnierzem nałożonym na uszy, zacierał ręce, które mu marzły, prawda. No ale opowiadał piękną polszczyzną, on był takim jednak i trochę poetą, także z zapartym tchem żeśmy tych wykładów słuchali, bo były niesłychanie ciekawe. No, profesor, więc egzamin z tego właśnie, z historii starożytnej i średniowiecznej zdawaliśmy w mieszkaniu u profesora Lalewicza. Przygotowywaliśmy się we czwórkę, ja i dwie koleżanki i kolego, bardzo skrupulatnie, bardzo tak dokładnie. No i po tym egzaminie, no, profesor powiedział, no wiecie, że tak dobrze przygotowanych studentów, to ja przed wojną do nich nie miałam. To było dla nas wielką, prawda, jakąś nagrodą. Tak, nagrodą, no postawą na wszystkie piątki. Więc mówię, jakoś ta młodzież w okresie, może na złość tym okupantom, do tej nauki się garnęła. Stanęła właśnie. No, jeśli chodzi o na przykład na kursach Jagodzińskiego wykładał nam konstrukcji stalowych i żelbetowych profesor Stefan Bryła. To on był już wtedy światowym specjalistą, konstruktorem. On projektował wysokościowce nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych. No, a w jego projektu, to był w Warszawie, to był ten projekt prudencjalu, który stoi na placu Powstańców obecnie. Przecież to był budynek strasznie bombardowany i ostrzeliwany zarówno w 1939 roku, jak i w czasie powstania, prawda? I tam był pożar, a jednak się przetrwał. Nie zawalił. Nie zawalił. No więc profesor Bryło był przed wojną dziekanem Wydziału Architektury, a także w czasie okupacji dziekanem tego konspiracyjnego Wydziału Architektury. I zawsze nam powtarzał, uczcie się, wszystko co zrobicie teraz będzie wam po wojnie zaliczone, bo myśmy też musieli zdawać egzaminy, zaliczać ćwiczenia i tak dalej. To profesor Bryła jednocześnie był w delegaturze rządu polskiego. Tutaj, no bo właśnie rząd polski istniał, prawda, wtedy w Londynie, a tutaj istniał rząd pod nazwą delegatury rządu. No były te, ja już w tej chwili, profesor Bryła był szefem,
kuje Biszów. To się nazywało robót drogowych i odbudowy, coś takiego. Nie wiem, może ja to przekręcam. Więc no, był jednym z członków tego konspiracyjnego rządu tutaj, prawda, na terenie kraju. Mimo to uczył normalnie no, też. Tak, i uczył i bardzo był dla młodzieży też jakiś Poświęcał taki, się. tak. No, on był srogim profesorem, muszę powiedzieć, ale bardzo sprawiedliwym. No i tak bardzo mu zależało, żeby ta młodzież jednak się nie marnowała, żeby się uczyła. No, profesor Bryły, ja byłam łączniczką profesora Bryłych. Był taki czas, to był rok chyba początek 42 czy koniec 41, kiedy profesor Bryła jako ten delegat rządu poszukiwał łączniczek. No to musiały być osoby zaufane, prawda? No i polecił profesorze właśnie mnie i dwie moje koleżanki z tego właśnie Wydziału Architektury. Czyli pierwszy kontakt z konspiracją. Czyli pierwszy kontakt z konspiracją to był tak u profesora łączniczka, u profesora Bryły. Ale mnie ciągnęło do wojska. To było wbrew wszelkim zasadom konspiracji, bo nie wolno było należeć do dwóch organizacji. Ale mówię, ponieważ ciągnęło mnie do wojska, no to w późniejszym trochę terminie jednak do tego, do wojska to było. To zaangażowałam się, znaczy zgłosiłam się do harcerskiego batalionu Wigry, który był właściwie już wtedy organizacją wojskową. Tam żeśmy przechodzili takie ćwiczenia różne, ale jeśli chodzi o dziewczęta, to były kursy dla sanitariuszek, sanitarne, jakieś łącznościowe. Nawet czasami wyjeżdżałyśmy w teren, no, a ćwiczyli nas, no, był taki lekarz wojskowy, pamiętam, który zresztą zginął w czasie powstania, prowadził wykłady. Prowadziły wykłady nasze koleżanki, które były już na ostatnim latach medycyny. No więc to było, uczono nas na przykład do pierwszej pomocy właściwie, bo bandażowania, prawda, do jakichś tam zastrzyków i tak dalej. Więc tak wyglądały te nasza nauka. Przygotowywano nas jednak do otwartej walki. No chłopcy to mieli, no, my z bronią nie miałyśmy ćwiczeń żadnych, broni nie dostałam do ręki ani w czasie powstania. To no, owszem, było raz, jak kolega odchodzący kanałem wręczył mi przed odejściem swojego kolta, mówi, no mnie to już się nie przyda, bo on miał zdruzgotaną rękę, prawda. To już on nie nadawał się w ogóle już do służby wojskowej. Mówi, mnie się nie przyda, ale ty zostajesz, to może się przyda tobie. No i po raz pierwszy w życiu miałam tego kolta pistolet w ręku, prawda, z którego wystrzeliłam nieopatrznie. Jakoś tak wracając z tego miejsca, gdzie go zostawiłam, on tam czekał na swoją kolej. Wracałam z tym pistoletem, trzymając go w ręku, z lekko na cyglu, ale na szczęście tak w ziemię. No i kiedy podeszłam tam do naszej kwatery, tam na długą 7 tam, i trafiłam na dziedzińcu, stał tam nasz jeszcze jakiś tam oficer i jeszcze dwóch kolegów. Ja tak z tym pistoletem w dłoni, nagle nie wiem dlaczego, może przypadkowo, może bezwiednie, zupełnie pociągnęłam za cygiel i wystrzeliłam w ziemię. No, oni się tam przestraszyli, ale potem jeden z tych kolegów, który tam stał, mówi, a po co ci ten pistolet, daj mnie. No i oddałam mu, no i to było wszystko, więc mówię, trzymałam przez parę minut pistolet w głowie, ale nas nie uczyli żadnego strzelania z bronią, bo to różnie było w niektórych innych, prawda. Pani ratowała życie, tak? Była pani sanitariuszką głównie. Ja byłam sanitariuszką, więc to taka dygresja, ale no może chciałabym powiedzieć troszkę, bo to tak, niby było to szkolenie, prawda, była ta nauka,
No ale myśmy ciągle wiedzieli, że kiedyś nastanie ten moment, kiedy będziemy musieli stanąć do walki. No i kiedy to już było, prawda, w lipcu, no to wiadomo było, że Niemcy się wycofują, że Niemcy, że Rosjanie już są na terenach dawnej Polski, już w Lublinie i tak dalej, zbliżają się do Warszawy. No, że niedługo to powstanie wybuchnie, prawda. No więc, bo już na jakiś tydzień chyba przed powstaniem to wiedzieliśmy, że Rosjanie są gdzieś tam koło Otwocka. Jeszcze na parę dni później słychać było jeszcze huk armat, prawda, więc wiedzieliśmy, że lada dzień, a poza tym obserwowaliśmy, widzieliśmy wycofujące się no, tam z Pragi, prawda, z tych terenów oddziały niemieckie, to nie byli już ci butni, prawda, żołnierze uzbrojeni po zęby, wożeni w takich ciężarówkach, prawda. No, tylko to byli już tacy, widać, że to jacyś, już trudno powiedzieć, jak ich nazwać, już takie, no trudno powiedzieć, żeby nazwać ich ciurami jakimiś, no ale już tacy umęczeni, już te mundury były takie jakieś niektóre tam, no, poza tym wycofywali się na przykład ranni na wozach, takich zwykłych wozach, które tam pewno od chłopów po drodze ściągnęli, w wozach na jakieś tam słomie siedzieli, czy leżeli ci ranni. Za tym wozem szła jakaś uwiązana krowa, czy kozy jakieś, prawda. No już wiadomo było, że to nie są zwycięzcy, prawda. To już są wojsko, trudno było go nazwać wojskiem. A poza tym już ostatniego tygodnia wycofywali, uciekali, może nie ostatniego, może dwa tygodnie wcześniej przed powstaniem, uciekali z Warszawy na gwałt Niemcy, to znaczy urzędnicy niemieccy ze swoimi rodzinami, do jacyś tam Volksdeutsche, jakieś, pamiętam, służby sanitarne, jakieś dziewczyny z łączności chyba, no jakieś takie właśnie też kobiety związane z wojskiem, więc podstawiane były pociągi tu na dworzec centralny, który tam przy alejach tych jerozolimskich istniał i podstawiane były pociągi i niektórzy z nas tam chodzili specjalnie, żeby się pocieszyć i żeby zobaczyć ten moment. Bo oni, jak pociąg podjeżdżał, niektórzy już w biegu wskakiwali do pociągu. Potem inni ładowali się nie tylko przez drzwi, ale przez okna podsadzali te dzieci, te kobiety i te swoje jakieś walizki. Więc był straszny zamęt, chaos, krzyk oczywiście. No panika. Strach, panika, strach. No i to nas bardzo radowało i cieszyło. Ewakuowali się. No tak, ewakuowali się. Więc mówię, no to wiadomo było, orientowaliśmy się, że do lada moment będzie. A poza tym, na jakieś chyba dwa dni przed powstaniem, to samoloty radzieckie wyrzucały ulotki nawołujące do walki, prawda, że obiecywali, że oni nam pomogą, prawda, żebyśmy stanęli. Czyli wzbudzali, do walki. Tak, żeby. Tutaj... Tak, żeby nas zachęcali do walki. Bo Rosjanie twierdzili, że Polacy to stoją z bronią u nogi, prawda, że w ogóle nie robią nic. Przecież tam działały te oddziały konspiracyjne, partyzanci, wysadzali pociągi, które jechały na wschód z całym sprzętem wojskowym, więc bardzo dużo robili. Poza tym no i były te napady na jakieś posterunki niemieckie, no, skoczkowie byli spadochronowi, a ci mówili, że my z bronią w nogi stoimy. Więc tak to było. No, więc na kilka dni przed powstaniem właściwie te oddziały, te osoby, które mieszkały na Pradze czy na Grochowie po drugiej stronie Wisły, otrzymały rozkaz, że mają się przenieść do Śródmieścia, bo jak wybuchnie z powstanie, to mogą być mosty zablokowane i nie dostaniemy się do swoich oddziałów.
No więc ja też na jakieś 3 dni przed wybuchem powstania już miałam spakowany plecak, miałam taką torbę, w której była taką sanitarną, prawda, przygotowaną do jakiejś tam bielizny na zmianę i z tym wszystkim wywędrowałam z domu, no pożegnałam się z rodziną, no nic nie mówiąc mamie oczywiście, Pełna ale konspiracja. mama się Domyślałam. domyślała oczywiście. O swojej pracy, udziału w konspiracji też nikt z nas nie mówił w domu. Ja dopiero po wojnie dowiedziałam się, że siostra była w konspiracji, że ojciec był w konspiracji. Oni nie wiedzieli nic o mnie, no tak W ukryciu w wszystko. ukryciu wszystko. No więc wyszłam z tej Saskiej Kępy i do koleżanki, która mieszkała na Woli. I tam u niej się zatrzymałam. To na 3 dni przed wybuchem powstania. No ale jeszcze, działałam jako łączniczka delegatury, z tym, że zapomniałam powiedzieć, że profesor Bryła został aresztowany w roku 43. Aresztowany i rozstrzelany 3 grudnia w 43 roku. W takiej remizie, to jest niedaleko Placu Unii Lubelskiej. Tam teraz stoją te wysokie gmachy, tam kiedyś było jakieś kino i tak dalej. I tam jest taki kamień duży z tablicą, gdzie są wyszczególnione nazwiska osób rozstrzelanych. Jest również nazwisko profesora Bryły. Więc ja już wtedy, w tym czasie, 40, to był 43 rok, a więc 43 do powstania. 1 sierpnia 1944 roku byłam łączniczką też delegatury, ale już następcy profesora Bryły. Bo profesora Bryły niestety nie było. No to też śmierć profesora Bryły. Wiem, że go tam w jakimś worku tych ludzi wyprowadzali z zagipsowanymi ustami, no bo żeby nie krzyczeli, jeszcze Polska nie zginęła. No, no mówię, taki człowiek, wie pan, znany Straszne. na świecie, no to było straszne. No więc tak to trwało. No nie mówię tutaj, nie mówiłam nic o terrorze właściwie, no może by parę słów, chociaż nie ma dużo czasu powiedzieć, Spokojnie, mamy czas. że panował przecież w czasie okupacji straszny terror. Do aresztowania ludzi wyciągali z domów już w roku 41. Po prostu otaczali Budynek, nie budynek, ale cały teren. teren, prawda, i wyciągali ludzi z domów, chodzili po mieszkaniach, wyciągali ludzi z domów. Przecież jeden był w konspiracji, inny nie miał nic wspólnego z tym, ale wyciągali mężczyzn, to jakieś może młode kobiety, ładowali ich wszystkich, prawda, do tych but, to potem do więzień. No i już w Palmirach ci ludzie byli rozstrzeliwani. W 1941 roku, chyba w czerwcu, były te rozstrzeliwania. Tam jest w tej chwili duży cmentarz. Prawda, to warto tam iść na ten cmentarz i zobaczyć. Ja już nie pamiętam, ale tam chyba tysiące ludzi było. I przede wszystkim inteligencji, bo zaczęli od mordowania inteligencji. Tam był też grób tego naszego, no już nie pamiętam, pamięć mnie zawodzi, tego naszego olimpijczyka, no to już nie pamiętam. No wszystko jedno, Trzeba je iść odwiedzić. z danych ludzi, prawda, już nie pamiętam kto to, ale tam znani ludzie, politycy Elita nasi, polska. elita polska tam zginęła i tamten cmentarz istnieje właśnie, więc te rozstrzelania, tam wśród nich byli też dwaj moi koledzy, starsi studenci Politechniki, też zginęli, wyciągnięci z domu i tam też zginęli. No więc to rozstrzeliwania, aresztowania,
łapanki na ulicach, prawda? Robiono kocioł jakiś na ulicy w ciągu dnia. Zatrzymywano tramwaj, prawda? Wygrużano wszystkich z tramwajów. Już tam samochody były podstawione i wszystkich tam do tych ładowali, do tych samochodów wierzyli do więzień, prawda? Do niektórych tam na roboty, innych do więzień, innych do obozów koncentracyjnych, to różnie to bywało. Więc człowiek wychodził rano, wracał gdzieś tam po południu czy wieczorem i nie był nigdy pewien, czy wróci. Ja jeździłam na tą kępę przez most Poniatowskiego. Bywały te łopanki często na moście Poniatowskiego, no nie było gdzie uciekać, bo jak na ulicy, to czasami ludzie uciekali do bram, prawda, gdzieś na klatki schodowe. No ale na moście Poniatowskiego tylko można było do Wisły uciec. No więc mama oczywiście drżała, jak tam się przyszłam, tam parę minut po godzinie policyjnej, to już mama drżała. Nie było telefonów, więc nawet jak byłam u koleżanki gdzieś, nawet bywało tak, że było za późno, żeby wracać do domu, prawda, bo godzina policyjna, to nocowałam u niej. No to też nie było telefonów, nie przychodziłam na noc, ale na szczęście u sąsiadów był telefon, więc gdzieś tam u mojej koleżanki był telefon i u sąsiadów, gdzie żeśmy mieszkali, był telefon, więc mogła tą mamę uprzedzić. No ale no tak było, że trudno czasami było uprzedzić. No więc mówię, no już nie będę mówić o... Więc był ten straszny terror i ta niepewność. No i potem przecież to Kuczera chyba, ten kat Warszawy zarządził rozstrzeliwanie ludzi na ulicach. W biały dzień wypuszczano gromadę ludzi. Czasami to było 20 osób, czasami to było 30, czasami 50, czasami 100. Ustawiano tych ludzi, prawie więźniów, pod jakimś murem czy z wypalonym domem i z karabinów maszynowych siekli. Do takich miejsc w Warszawie jest mnóstwo. Są tam tablice takie, gdzie upamiętniające, że tu zginęło tam tyle i tyle osób tego i tego dnia. Takie miejsce jest też na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Tam zostawiono, tam był dom, ale dom został rozebrany, ale zostawiono tą ścianę, podczas której, pod którą ta była ta egzekucja. I tam są, więc mówię, ulice, no można powiedzieć tak, drastycznie spływały krwią, no ale od razu jakoś w tych miejscach ludzie przynosili kwiaty, ustawili tam po jakimś czasie światła, no oczywiście Niemcy to potem sprzątali, ale były znowu kwiaty, więc czciło się pamięć tych ludzi. Ale mówię, to było straszne, więc dopiero po zamachu na Kuczerę, jak on został zamordowany, zginął chyba w 1 lutego, ale to też dokładnie nie wiem, w 1944 roku, to jeszcze była taka masowa egzekucja, chyba 150 osób, gdzieś w miejscu chyba, gdzie on został zastrzelony, tak mi się wydaje, była taka egzekucja. No ale potem te egzekucje uliczne ustały, więc to był taki właśnie odwet. A jeśli chodzi... A jak właśnie, bo na pewno wiara w Pana Boga też Pani dużo pomogła przetrwać ten ciężki okres. Czy w tym okresie były odprawiane msze? No jak tak, to wyglądało? Były odprawiane msze, oczywiście chodziliśmy na te msze. Z tym, że kościołek na Saskiej Kępie drewniany to został spalony już we wrześniu 1939 roku. I nabożeństwa odbywały się w takim prywatnym domu na Róg Obrońców, pamiętam, i Katowickiej, taki dom, prawda, gdzie była duża taka dosyć sala, tam był zrobiony jakiś taki ołtarz i tam przychodził zawsze w niedzielę ksiądz i odprawiał nabożeństwa, no i zawsze na końcu żeśmy śpiewali.
Boże, coś Polskę. To tym się ta msza Czyli kończyła. ten duch patriotyzmu Pan Bóg Tak, wspierał, tak, tak? Tutaj, tak, bo Pani tak, poznała tak. też wspaniałych kapłanów w czasie wojny przecież. Więc tak, no, takim wspaniałym człowiekiem to był ojciec Tomasz Rostworowski, jezuita, który był kapelanem, on przyszedł kapelanem, prawda, komendy głównej, ale i kapelanem wigielskim, i kapelanem zgromadzenia, zgrupowania Gustaw. No i udzielał się tak bardzo, prawda, też zawsze były te msze przez niego odprawiane w niedzielę, może i nie tylko w niedzielę, jak były jakieś pogrzeby, to też żegnał tych naszych zmarłych, prawda, były te modlitwy. Ale poza tym ojciec Rostworowski, no, nie tylko to było, jak to jakaś, no, nie tylko modlitwa, ale włączał się na przykład i w noszenie rannych, i w odgruzowywanie domów, gdzie szukało się zasypanych. No więc Na każdej no, płaszczyźnie na działał, każdej tak? płaszczyźnie Niesamowite. działał, tak. No pamiętam taką mszę odprawianą przez ojca Rostworowskiego. To było 20, nie wiem, jakaś niedziela. Ta msza była odprawiana w budynku na Długiej 7, w takiej oficynie od podwala. Tam już wtedy to już było jak komenda, jak Bór Komorowski, to już byli, prawda, na Starym Mieście, z Woli przeszli na Stare Miasto i tam była ich siedziba, Sztab. sztab. No ale tam był i szpital, tam były i też kwatery niektórych oddziałów. No i była ta msza właśnie niedzielna, która była odprawiana w takim korytarzu, no bo w korytarzu to nie było okien bocznych. Gdzieś tam na końcu było jakieś nieduże okienko, no ustawiony był ołtarz, świece były oczywiście i była ta msza ojca Rostworowskiego odprawiana. A myśmy stali w tym korytarzu, prawda, dosyć długim, to pełny korytarz był. No i nagle w czasie tej mszy, tuż pod niebieniem, usłyszeliśmy jakieś wybuchy, jakiś wybuch gdzieś niedaleko. Następny wybuch był bliżej, bo takie wybuchy świadczyły, że wyrzucano takie miotacze burzące pocisków. To było pięć pocisków burzących, szósty był zapalający. To była straszliwa broń, która rzeczywiście. Te wszystkie pociski w jednym miejscu nie wybuchały, tylko tak jak jeden padł w danym miejscu, to następny trochę dalej, Obok. następny jeszcze dalej i tak dalej. No więc zorientowaliśmy, że to wybuchają te pociski. No więc mury się zatrzęsły. W każdym razie świece, które tam były, się wywróciły. No, ksiądz, ale nie było żadnej paniki. Nikt nie Niesamowite. uciekał. Tak jak żeśmy Z stali taką w tym wiarą. korytarzu, właśnie, tak jak żeśmy stali w tym korytarzu, tak żeśmy do końca Mszy. stali. Nikt nie uciekał. To było coś Niesamowite. niesamowitego. No i ojciec Rostworowski. No też oczywiście, no, potem zapalone zostały na nowo świece i ojciec Rostworowski to nabożeństwo dokończył. No zawsze, zawsze były jakieś kazania, bardzo takie krzepiące i takie, Czyli no dużo bo dawało to. tak, no ojciec Rostworowski wspaniale w ogóle mówił, wspaniale mówił. Ja go pamiętam jeszcze z czasów przed wojny. Ja chodziłam do szkoły sióstr nazaretanek i tam ojciec Rostworowski był zapraszany na rekolekcje. No i go zapamiętałam z tych rekolekcji, jakie pięknie prowadził właśnie, Potrafił potrafił, przekazać młodzieży. tak, właśnie, więc to była wspaniała. Miał wtedy tak około 40 lat. Był harcerzem w ogóle w czasach młodości, więc miał ten kontakt z młodzieżą. Był szalenie taki właśnie pogodny, wesoły
i potrafił zaszczepić w człowieku właśnie to jakąś nadzieję i wprawić dobry humor. Byłam kiedyś właśnie na takiej, to wtedy jeszcze na barokowej, jak komenda z Woli przeszła na barokową, to już na Starym Mieście. Barokowa taka uliczka przy Parku Krasińskich. Tam żeśmy stanowili przez tam jakieś kilka dni, byliśmy w ochronie Komendy Głównej i tam ojciec Ostworowski, tam nie tylko my byliśmy, ale jeszcze jakiś inny oddział i dla zapoznania się zorganizował koncert, bo w ogóle bardzo pięknie grał i ładnie śpiewał. Tam było pianino w takiej dużej jakiejś sali gimnastycznej, pamiętam. Tam w tej sali były i stoły, i jakieś materace do spania. Zresztą nie dla nas, a dla innego oddziału. No i tam przy tym pianinie ojciec zaczął grać. Część z nas, z chłopaków, poszła na pierwsze piętro, bo tam były nasze kwatery. No bo byliśmy zmęczeni i niewyspani, ale jak usłyszeli tą muzykę, wrócili. Ja już nie pamiętam, czy to był Chopin, czy to był do jakiejś, to zbiegli oczywiście na tak dół. Tak pięknie grał. Tak pięknie grał. No i śpiewaliśmy razem z nimi żołnierskie piosenki, legionowe piosenki. Prawda, więc to był taki... Potrafił tego ducha patriotyzmu wzbudzić tak, wśród młodych no ludzi. No i to był taki... Taka jakaś, no, czas jakiegoś oddechu, no jak to nazwać, no wspaniały wieczór. A drugi raz, a już ostatnie nabożeństwo, w którym uczestniczyłam z ojcem Rostworowskim, to była ostatnia niedziela na Starym Mieście. To był już koniec sierpnia. To nabożeństwo było odprawiane w piwnicach. Już, bo już rannych to w ogóle się już z góry znosiło do piwnic. Oni tam leżeli po kotem na betonie, na noszach, bo łóżek to już tam nie było, nie było miejsca na materacach. Więc ci ranni leżeli, by tam sanitariuszki, które miały akurat wolną chwilę, byłyśmy wśród nich. No i to nabożeństwo ojca Rostworowskiego zakończone takim powiedzeniem, no przyszło nam teraz brać krzyż zamiast miecza. To były tego jego ostatnie słowa, które dawały do zrozumienia, że cierpienie, że tak, że czeka nas, że musimy być przygotowani na cierpienie. Niesamowite. Proszę powiedzieć, bo ja słyszałem, że pani uratowała No, nie, figurkę. No ratowałam po prostu, ratowałam, nie uratowałam, bo to nie była moja zasługa, gdyby nie ksiądz Karłowicz. No ale może powiem chociaż troszkę o katedrze, bo ja byłam przydzielona w czasie powstania do drugiego plutonu kompanii szturmowej. Ten pluton to na początku to liczył tam 30 bodajże jeden osób, to no i było na zawsze dwie czy trzy sanitariuszki przydzielone do niego. To no jako ta pierwsza pomoc, czy ktoś był ranny, to prawda, to, no to trzeba go było zabierać, opatrywać, nosić do szpitala. No i wtedy żeśmy te nasze stanowiska skierowano do katedry warszawskiej na Świętojańską. Katedra była na pierwszej linii frontu, bo ulica Dziekania, która idzie od Świętojańskiej tam do placyku Kanonii, wzdłuż ściany katedry, była właściwie linią frontu. Po jednej stronie była katedra, po drugiej stronie byli już Niemcy. Od jakiegoś 11 sierpnia plac zamkowy był w rękach niemieckich. No a Niemcy atakowali nas, powstańców, chcąc się wedrzeć do Starego Miasta. Atakowali od placu zamkowego oddziały powstańcze, które broniły tego wejścia na barykadach. Wszystkie wyloty ulic, tak jak Podwale, tam Ślepa, Piwna, Świętojańska i tutaj wyjście od Kanonii,
były zagrodzone barykadami, dosyć silnymi, dobrymi barykadami. No jak szedł jakiś ten atak niemiecki na te barykady, bo nieraz to podjeżdżały czołgi, nieraz to żołnierze, był jakiś atak, prawda, strzelanina i tak dalej, no to za tych barykad nasi powstańcy bronili dostępu do środka. I to właściwie do końca sierpnia się udawało. No a katedra była, tak jak mówię, na linii frontu. No i w tej katedrze były stanowiska też naszych kolegów, naszych żołnierzy. Stanowiska były i w środku kościoła. W prezbiterium to była taka do okna przystawiona prezbiterium drabina i na tej drabinie tam jakiś tam chłopak siedział. Strzelec jakiś. I bronił dostępu od strony kanonii, bo tamte budynki od strony kanonii na placyku były wypalone już w pierwszych dniach powstania, ale tamtędy szły ataki niemieckie, bo Niemcy byli poniżej skarb i stamtąd atakowali. Więc jak tu był jakiś atak strzelaniny, no to nasi bronili tego dostępu. Więc tam od katedry jest też, było kiedyś przejście i zresztą ono zostało odtworzone dzisiaj, takie przejście ponad ulicą Dziekanią, taka jakby, nie altanka, trudno nazywać to taka, myśmy to nazywali galeryjką, takie miejsce zadaszone, przez które król Waza przechodził i potem ono zakręcało tam nad drugim takim bramą, prawda, bo był zamach na króla Wazę, chyba Zygmunta. I tam od tego czasu wybudowane te takie już takie przejścia, żeby było bezpiecznie. No więc jak myśmy tam przyszli, to już część tego przejścia to była tam, tego dachu nad tym przejściem to nie było, znaczy część była dachu, ale część to już była rozwalona. No i tam na tej galeryjce też siedzieli nasi chłopcy, którzy ostrzeliwali Niemców, którzy tam byli po drugiej stronie Dziekanii, jak Niemcy rzucali granaty w tą stronę. Mieliśmy zresztą też dużo jakichś rannych wtedy. No ale to był dosyć dobry punkt obserwacyjny, bo położony wyżej, prawda, no i można było obserwować tego nieprzyjaciela z pewnej wysokości. No więc tam były stanowiska były w zakrystii, tam od strony placyku kanonii też i tak dalej. No więc katedra była, właściwie dzień, w którym katedra całkowicie spłonęła, to był 16 sierpnia, a przed tym płonęła też parę razy, ale jakoś ten ogień udało się zgasić. Więc 16 sierpnia to były wigry, tam obejmowały te stanowiska, bo wigry tam przychodziły na 24 godziny, a drugie 24 godziny przychodził inny oddział, nas zmieniano. Ale akurat 16 myśmy byli w katedrze. No i już tak właściwie, bo ja wiem, koło przed południem, to było chyba przed południem, kiedy zaczął się ten pożar. Pożar od strony Dziekanii. Zaczął płonąć tam dach od tej strony i zaczęła płonąć lewa nawa. No potem ten ogień jakoś przerzucał się na tutaj do części środkowej, do tej środkowej nawy, a myśmy mieli swoje kwatery od strony jezuickiej. Sanitariuszki miały taki pokoik, tam jest taka przelotowa brama od jezuickiej, która się łączy z takim dużym placem przylegającym do kościoła, do jezuitów, tam jest teren ojców jezuitów. I myśmy miały, tam żeśmy, jak przychodziłyśmy, to tam miały swój pokoik, tam można nawet było odpocząć, tam miałyśmy opatrywać się rannych, mogłyśmy i tak dalej.
To jest to miejsce, w którym zginął Przemysł, w którym był katowany Przemek. Tak, Nie wiem, czy wiem. pan Tak, pamięta. tam. Ta brama i właśnie ten pokoik, tam go katowali, właśnie Przemka. Tam daleko tablica jest upamiętniająca to Tam jest miejsce. tablica, tak to nawet nie Znaczy wiedziałam. nie, obok tego miejsca. Aha, obok tego miejsca, tak. Więc tam byśmy miały ten swój sanitariuszek, pokoik. I żeśmy nagle zobaczyły, no tu zaczął się ten pożar katedry, ale na razie dosyć daleko od nas, ale zobaczyłyśmy no, księdza i jakieś dwie starowiny, które noszą kubły z piachem. To znaczy, bo tam przy katedrze jest taki podwóreczko, prawda, i tam był taki sprzęt przeciwpożarowy. Taka skrzynia z piaskiem, jakieś tam bosaki, jakieś kubły. I zobaczyłyśmy, że ta starowiny z tym księdzem jakieś kubły piachy niosą. Więc my z koleżanką oczywiście Do pobiegłyśmy pomocy. tam do pomocy. Wyrwałyśmy tym babciom te kubły z piachem i sami, że, same żeśmy z tym księdzem zasypywały tym piachem taką wejście do podziemi. To była taka pokrywa metalowa. Dochodziło o to, że jeżeli będzie pożar i ta pokrywa metalowa się rozgrzeje, to ogień dostanie się do wnętrza, a tam były pochowane różne cenne Skarby. rzeczy, skarby. No więc myśmy z tym księdzem zasypywały tą pokrywę. No tutaj już, prawda, ogień no, zaczął się przenosić na to prezbiterium, już był ten dym, ale potem jakoś żeśmy, no, zasypawszy tą pokrywę, ja już nie pamiętam, czy żeśmy wyszły, czy żeśmy przeszły na Świętojańską z jakiegoś tam powodu, tego to już zupełnie nie pamiętam, ale pamiętam, jak żeśmy z tą Teresą, moją koleżanką łatyńską, szłyśmy lewą dawą. W czasie tego pożaru, kiedy już pełno było dymu w środku, kiedy już ale płonęła prawa dawa, ale nie było ognia w lewej dawie, ale idąc tym, nie było ognia w lewej, idąc tą lewą dawą, miałyśmy naprzeciw kaplicę Baryczków i zobaczyłyśmy przez te jakieś dymy stojącego na ołtarzu księdza wysokiej postury, tam, no, w sutannie ubranego. No więc podbiegłyśmy do niego, prawda, on stał na ołtarzu, ten ołtarz tak chyba był trochę wyniesiony. No podbiegłyśmy do niego, no i zobaczyłyśmy, że ten ksiądz się mocuje z krzyżem, że on koniecznie chce ten krzyż oderwać, prawda, ale to dosyć długo trwało. Trwało. Natomiast za krzyżem była taka szklana gablota z wotami, ale ta gablota była roztrzaskana i te wota no, wysypały się z tej gabloty, bo to była duża taka gablota, prawda? Wysypały się i te wota rozsypały się. Były na ołtarzu, były tutaj na posadzce i wśród tych właśnie rzeczy były, pamiętam, bo mi się tak jakoś przykro zrobiło, krzyże takie, no mówię, wota do wody pamięci, prawda, czy wdzięczności za jakieś otrzymane łaski, no a one się tak tarzały w takim piachu, w takim jakimś no, gruzie, bo tam była wewnątrz też jakieś ostrzeliwania i tak dalej. No i tak to wszystko było w tym piachu, tak mi się jakoś przykro zrobiło. Więc ksiądz się mocował z tym krzyżem dosyć długo. W końcu jakoś to zdjął samą figurę, która była na tym krzyżu na hakach zawieszona. I bardzo łatwo było ją zdjąć. I my stojąc przy tym ołtarzu, stałyśmy przy tym ołtarzu i ksiądz nam podał w ręce tą figurę. Ona była duża i ciężka. I razem z księdzem tą figurę żeśmy wynosiły. Takim wyjście z tej kaplicy były takie boczne wyjście, potem taki korytarzyk, który szedł w kierunku tam, jak to panu określić. Ja cały rysunek tej drogi pani zrobiłam, tak? I on jest zamieszczony w jednej z książek. Książce. Szkoda, że go nie przyniosłam.
ale wszystko jedno. Więc wyszłyśmy z tej, zrazu w księdze z kaplicy, potem żeśmy skręciły w kierunku tam, jak były te zakrystia tam, tam znowu był taki korytarz i potem znowu w lewo i taki do takiego przedsionka i znalazłyśmy się już na zewnątrz, prawda, tego kościoła. To wejście to chyba jest do dzisiaj na zewnątrz kościoła. Po prawej stronie była taka barykada, prawda, no trzeba było tam ostrożnie iść, bo też na to tam ostrzeliwali na zawsze, tą barykadę to zawsze to ostrzeliwali. Więc wyszliśmy tam koło tej barykady, weszłyśmy do tego, do tej bramy, o której mówię, przelotowej i tam ksiądz położył tą figurę na ziemi po prostu i odejmował ręce tej figury, bo dalej ona była niesiona piwnicami, więc Żeby było trudno było wygodniej, nieść, tak. bezpieczniej nieść. Więc odejmował te ręce, a ja miałam tą figurę, no ja mówię, zwykle to ja ją oglądałam, bo ona tak tonęła w cieniu tej kaplicy, oglądało się ją z oddalenia, no ona zawsze była wielką, otaczana czcią przez mieszkańców Warszawy. Tam przed nią modlili się polscy królowie, Jan III Sobieski, wiem, że no Sobieski jak jechał na Wiedeń i w drodze powrotnej, wiem, to wiem. Potem na przykład dowódcy powstań, no Traugut, tak jak czytałam w jakiejś książce, Traugut, Kościuszko bodajże też. No więc wie pan, Wielki skarb dla naszej no tak, ojczyzny. wielki skarb i I ona brała pani była. udział. I ona brała, i ona była wielką, no, otoczona wielką Czcią. czcią, tak, Bezcenna ta rzecz. figura, tak. No i więc żeśmy ją wynieśli tam do tej bramy. Ja mówię, no, zwykle oglądałam ją z oddali, prawda? No, znałam taką legendę, że tej figurze rosły włosy. I to mając ją tak blisko przed oczami, to się specjalnie tym włosom przyglądałam. No ale one były takie przyprószone właśnie tym piachem, resztkami gruzu, prawda? No więc jak ksiądz odjął te ręce, to wtedy wzięliśmy tą figurę, to znaczy ksiądz razem z jakimś chłopakiem, ale to nie był Wigierczyk, to był ktoś z innego oddziału, Jasne. ale powstaniec. Oni wzięli tą figurę, a ja wzięłam te ręce i te ręce niosłam przed sobą. No i tu potem powiem o takiej ciekawostce. Ręce niosłam przed sobą, proszę pana, i szłam pierwsza. Zeszliśmy do piwnic tam tego budynku klasztoru ojców jezuitów na dół. No i tam był straszny tłok, mnóstwo tam ludności, prawda? Trudno było się Rannych przecisnąć. pewnie. Słucham. Ranni też byli. No, radnych nie pamiętam, ale ludność cywilna, kobiety i młodzi, starzy, no młodzi to może nie, ale starzy i dzieci, no także trudno było, a to wszystko ciasnota, trudno było się przecisnąć, prawda? Więc ja szłam pierwsza i mówiłam, że niesiemy, proszę o przejście, bo niesiemy figurę Pana Jezusa z katedry. No i ci ludzie rzucali się na kolana. Niesamowite. Modlili, płakali, wie pan, to było bardzo wzruszające. Więc żeśmy potem tymi piwniczkami, jakimiś korytarzykami, bo tam był zakręt, no w ogóle ciemno, no gdzieniegdzie paliła się jakaś świeczka, po ciemku żeśmy tam przechodzili i wyszli do takiej kamienicy, która już wychodziła na rynek. I tam ja te ręce przekazałam to komuś, jakiemuś starszemu panu, pamiętam, żeby je poniósł dalej, bo ja musiałam wracać do swojego oddziału, bo tam została tylko ta jedna moja koleżanka. Więc ja te ręce przekazałam komuś, no i wróciłam się. A tą figurę niesiono dalej przez rynek, potem, prawda, chyba przez Mostową do kaplicy sióstr Szarytek na ulicy Starej. Tam ją złożono w tej kapliczce. I złożono ją na ołtarzu. Wiem, że to chyba od księdza Karłowicza wiem. Ona została złożona na ołtarzu. Ta kapliczka 2 dni czy kiedyś tam została zbombardowana. No i
Tam okazało się, no wiem, że ksiądz Karłowicz miał wyrzuty sumienia, że zabrał figurę z katedry, może ona by ocalała. No, kapliczka została zbombardowana, ale nadstawa ołtarza nachyliła się nad tą figurą i okazało się, że figura jest nietknięta. I została wtedy przeniesiona przez jakiegoś księdza, nie wiem jakiego, została przeniesiona do kościoła dominikanów, do chyba podziemi, tak jak wiem. Mnie przy tym nie było, to nie są moje relacje. Ale do podziemi, to czytałam po prostu, do podziemi kościoła dominikanów i położona wśród rannych, bo tam podziemia były też założone tymi, ranni byli na parterze, ranni byli potem w piwnicach, prawda. I ten kościół był zbombardowany przecież, no a jednak ta figura jako nietknięta ocalała. Cud. Pani Barbaro, pani, coś niesamowitego, to można pani słuchać godzinami. Chciałam, myślę, że mówimy się na drugi odcinek tego spotkania, bo pani ma jeszcze dużo nam do powiedzenia. Moim państwa gościem była Barbara Gancarczyk. Niesamowita postać, także no. Proszę pana, ja zawsze czuję się zażenowana, jak ktoś o mnie mówi takie słowa. Albo niesamowita postać, albo jakiś bohater. My powstańcy nie czuliśmy się, nigdy nie czujemy się bohaterami. Ale taki są był państw. Czas, tak. Proszę pana, taki był czas, który wymagał od nas takiej, a nie innej postawy, prawda, takich, a nie innych decyzji. No po prostu żyliśmy w takim okresie, ale to nie bohaterstwo. No. No naprawdę, ja się czuję, czujemy się, nie lubimy tego słowa i czujemy się zażenowani. Jest naprawdę. Pani bardzo skromna, ale to, co Pani opowiada, to po prostu coś niesamowitego. Jestem zaszczycony, że mogłem uczestniczyć w tej rozmowie. To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Także moim Państwa gościem była Barbara Gancarczyk, pseudonim Pająk, Batalion Wigry. Coś tak. niesamowitego. No, Dziękuję Pani pięknie. Batalion Wigry, dobrze, że Pan wymienił, bo nasi dowódcy to już dawno nie żyją, nasz dowódca Trzaska już dawno właśnie zmarł i szkoda, szkoda, bo on zbierał wszystkie materiały, prawda, relacje. No niektóre tam zostały jeszcze ocalone, no ale mało się o tych Wigrach wie. Musimy jeszcze spotkać się dobrze. Z Panią na jeszcze jeden odcinek przynajmniej. Dziękuję Pani pięknie. To dobrze, jeżeli dożyję, to... Oczywiście, spokojnie, jeszcze nie jeden odcinek. No dobrze. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku w służbie Bogu i Ojczyźnie.